sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Powrót świętej wojny. Wielkie derby całego koszykarskiego kraju. Określeń meczów Anwilu Włocławek z WKS-em Śląskiem Wrocław było, jest i będzie wiele. I nawet jeśli rywale z południa kraju nie są już tak mocni jak kiedyś, ich przyjazd do stolicy męskiej koszykówki zawsze przyciąga dodatkową uwagę. Dlatego przed rozpoczęciem starcia mieliśmy fantastyczny przemarsz kibiców do hali, a w samej hali flagowisko i oprawę godną mistrza. Jeśli kibice zastanawiali się, czy obcokrajowcy w ekipie Anwilu zrozumieją powagę meczu, ich rozważania prysły już w pierwszych minutach spotkania. Sean Jones świetnie grał pod koszem. Swoją klepkę szybko znalazł Ricky Lido. Trafienia dodawał Chris Dow, a Anvil wygrywał 12-4. Kilka zagrań duetu Michał Gabiński-Meciu Wojciechowski sprawiło jednak, że po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili tylko 23-20. Po stronie Anwilu ton grze nadawali Amerykanie. Skuteczną postawą Amerykanina odpowiedział także Śląsk. Konkretniej postawą Danego Gibsona, którego kilka trafień utrzymywało Śląsk na granicy remisu. Kiedy zaś były rozgrywający wrocławian, a obecnie playmaker Śląska, Kamil Łączyński, trafił dwukrotnie z linii, goście wyszli na prowadzenie 41-40, a po chwili mogli cieszyć się z niewielkiej zaliczki do przerwy. Po 20 minutach było bowiem 44-42 dla naszych odwiecznych rywali. Co powiedział w szatni swoim zawodnikom trener Igor Milicic, pozostanie słodką tajemnicą. Ale fakt faktem, włocławianie przystąpili do trzeciej kwarty z większym animuszem. Między 22 a 24 minutą włocławianie trafili 4 razy za 3. Dwukrotnie Ricky Lido, raz Roland Sfreimanis i raz Chris Dow. I na tablicy wyników pojawił się rezultat 60-53. Szybka jednak odpowiedź Torina Dorna, Olka Dziewy i Kamila Łączyńskiego sprawiły, że za chwilę na tablicy wyników to goście prowadzili 61-60. Kolejna trójka Lido, kopia tej akcji przez Szymona Szewczyka i udane zagranie Tonego Rotena dały jednak Anwilowcom prowadzenie 78-74 na 10 minut przed końcem meczu. W pierwszej połowie Anvil trafił z załuku tylko jeden z 11 rzutów, lecz po zmianie stron było w tym elemencie dużo lepiej. Czwartą kwartę gospodarze rozpoczęli od trójek Freimanisa i Chase'a Simona. Po chwili dwa punkty dorzucił Rotten i było już 86-74. Gospodarze złapali rytm i prowadzenie, którego nie oddali już do ostatniej syreny. Pod koniec meczu, bawiąc się w najlepsze, a okrasą pojedynku była kontra, w której Chris Dow rzucił piłkę wysoko nad kosz, a Tony Rotten wybił się zwinnie w powietrze i jedną ręką wykonał chyba akcję meczu. Ostatecznie Anvil wygrał pierwszą po dłuższej przerwie świętą wojnę. 96-85.